Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moszy Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw na warstwie się nie spiętrza. Jestem, o ile można tak powiedzieć, w niepokoju. Tak nie można powiedzieć. Jestem w niepokoju. To brzmi fatalnie, Marylko, moźnia natomiast, a nawet trzeba powiedzieć, jestem zaniepokojona. Powtórz, jestem zaniepokojona. A zaniepokojona to mało. Bo Maurycy już od kilku tygodni zamyka się w łazience. Przesiaduje tam całymi godzinami. I to nie po to, żeby, prawda... Ale może po prostu czyta tam swój ulubiony miesięcznik pornograficzny Rats, w którym znajdują się fullkolorowe zdjęcia młodych ściużyc, no, powiedziałam przecież, że nie po to. Mój syn Maurycy czyta Rats jak zwykle do poduszki. Zresztą ostatni numer leży na swoim miejscu koło barłogu. Gdzie? No tam, tam, o, proszę bardzo, proszę. A wiesz, Marylko, to mnie w ogóle, prawda, nie bierze. Bo może ojciec jest za stary. No, może już jestem za stary, kiedy byłem w wieku Maurycego, podniecałem się na widok wszystkiego. Wszystkiego? Wszystkiego, co było rozebrane, pamiętam, jako gimnazjalista mieszkałem na stacji pani Krater, prawda? Chyba Later. Krater! Miała ona trzy córeczki, Salcze, Goldę i Rebekę, które podkochiwały się we mnie pokryjomu, rzecz jasna, ale ze względu na obowiązującą wtedy surowość obyczajów chodziły po domu, prawda, niestety ubrane. Aha, no to chyba najprawdopodobniej normalne. Tego tylko brakowało, żeby chodziły po domu rozebrane. A właśnie, tego tylko brakowało, prawda. Gdyby chodziły rozebrane, na pewno bym się nimi zainteresował. Niestety, trzy córeczki pani Krater poruszały się po całej pensji ubrane, że się tak wyrażę, do budyniu, prawda. Budyniu? Tak. No, mówi się rozebrane do rozeł, można, a nawet powinno się mówić ubrane do budyniu. No to już lepiej do deseru. Tak, a skąd wiesz, ty ich przecież nie widziałaś, a ja spotykałem się z nimi codziennie. Kiedy szczelnie pozapinane robiły wszystko, żeby wzbudzić moje zainteresowanie. Salcze przypominała mi w swojej brązowej sukience budyń czekoladowy, Golla waniliowe, a Rebeka gruchowe z kosielną wędzonką. Czyli najprawdopodobniej, idąc śladem rozumowania ojca, była ubrana raczej do zupy. Może i tak, ale budyń miał w wypadku tych trzech dziewcząt uroczych skądinąd zdecydowaną przewagę. To zresztą bez znaczenia, bo i tak nie zwracałem na nie nawet najmniejszej uwagi. Tak jak powiedziałem, podniecało mnie wtedy tylko to, co rozebrane. A że za oknem mojego pokoiku na poddaszu znajdował się plac z jakimiś ruderami do rozbiórki, każdą wolną chwilę spędzałem przy oknie, przyglądając się chciwie rozbieranym przez robotników ruderom. Po tygodniu robotnicy zaczęli mnie nazywać chłopczykiem z okienka. Fuj! Pewnie, że fuj, ale cóż, młodość musi się wyszumić. Ja ekscytowałem się rozbieranymi ruderami, a mój wnuk ogląda z wypiekami na twarzy gołe szczuzycze w czasopiśmie Rats. Ja muszę się dowiedzieć, co on robi w tej łazience. To już dorosły mężczyzna, Marychu, który ma prawo do pewnej prywatności. To, ja się zaraz dowiem, Maurycy? Maurycy! Natychmiast otwieraj! Żądam tego jako twoja matka! Maurycy, no! Ale przestań się, Marylo, mazać. Zapewniam cię, że on nie robi nic złego, no. To znaczy, że ojciec wie, tak? No, ja więc wiem, no. Ale nie mogę powiedzieć. Dałem na to Maurycemu słowo honoru, nawet trzy słowa. Karcerskie, żołnierskie i emeryckie. Czołem! W zasadzie czołem! Boże, Grzegorzu!
Jak ty wyglądasz? Jak ty cuchniesz? Wyglądam jak człowiek umorusany fekaliami, a w tej sytuacji trudno, żebym pachniał jak róża. Mówią rzeczywiście, chociaż gdyby się trochę umył, oczyściłoby to atmosferę. No dobra, ale co się właściwie stało? Dostałem w zasadzie podwyżkę. A to świetnie, może kupimy sobie jakąś ruderę do rozbiórki. O, ruderę, mówi ojciec, tak? Dobry pomysł. No dobrze, ale skoro dali ci podwyżkę, to dlaczego tak wygląda? Koń by się uśmiał. Podwyżkę dali mi właśnie dlatego, że tak wyglądam, jak wyglądam, a właściwie dlatego, że zrobiłem coś, po czym zacząłem tak wyglądać, jak wyglądam. Moje poświęcenie, odwaga i wierność karcie babci ubikacyjnej. To bardzo ciekawe. A co takiego zrobiłeś? No o tym za chwilę, jak już opowiadam, to po kolei. Od końca do początku w wersji awangardowej lub odwrotnie od początku do samego końca. No tak, jak nie powiesz nam chyba, że życie ci zbrzydło i że najprawdopodobniej zamiarujesz targnąć się na linę. Co? Jak? Ja nic nie rozumiem. No chciałoby się, będąc w wieku ojca, wyglądać tak jak papa, papo. A ojciec nie wygląda na więcej niż 90 lat. A co? Prawda, że częstszy ze mnie staruszek? Zaraz, co to ja miałem w zasadzie powiedzieć? No i sam papa widzi, papo, że jest papa, papo, całkowicie zdrów na ciele. Natomiast zdrów na umyśle to już w zasadzie papa, papo nie jest. Alhammer się kłania. Kto taki się kłania? Alhammer? To pierwsze słyszę. Po drugie, tak zwany zespół Alhammera nie jest wcale wschodnio-niemieckim zespołem rockowym. Lecz, no, skoro rzeczy tak się mają, że się w zasadzie nie mają, no należałoby chyba, zwłaszcza w obliczu nadciągającego kataklizmu, zacząć się modlić od nowa, a także dla pewności odłożyć wspólnymi siłami trochę gotówki w banku PIG S.A. na tak zwaną czarną godzinę, która czeka każdego z nas. Nawet... Oj, Grzegorzu, jakiś ty przezorny i najprawdopodobniej oszczędny. Ale nie przerywaj mi, Marylko, bo będę musiał cię zdzielić. O czym to ja, psia krew, mówiłem, no... Zaraz, a może to ty masz tego całego orka Hammera? O nie! Alhammer, a właściwie Alzheimer, uderza najczęściej w niedołężnych staruszków, takich jak papa, papo. Niektórzy uważają, co prawda, zespół Alzheimera za rodzaj, no... sklerozy, ale według mnie i innych uczonych jest to zupełnie inne choróbsko. Skąd ty to wszystko wiesz, mój mądry Grzesiu? Z gazet, bynajmniej z gazet. Codziennie, kiedy rano pojawiam się w pracy, znajduję na moim biurku stojącym na korytarzu między damskim a męskim poranną pracę, która... przysługuje każdemu pracownikowi naszej polsko-japońskiej firmy. Japończykom, którzy w ogóle nie znają naszego pięknego języka, zależy, by przynajmniej polski personel czytał polską prasę, skoro oni sami nie mogą jej czytać. Zaraz. A o czym to ja mówiłem? Ale odsuń się trochę ode mnie, bo cuchniesz jak prawdziwy cichun. No, niech się papa, papo zamknie. Najlepiej w łazience. Ale wiecie, to wszystko jest szalenie interesujące. Ale powiedz mi, Grzesiu, kiedy ty właściwie czytasz te gazety? No, chyba najprawdopodobniej nie w pracy. No joj, Marylu, koń by się zmartwił.
Moim japońskim szefom do tego stopnia zależy na rozwoju czytelnictwa w firmie, że bardzo tego pilnują. Biada tym, którzy zostaną przyłapani na nieczytaniu w pracy. Od razu wylatują na bruk na zbity pysk. To, co wam przed chwilą opowiadałem, wyczytałem dziś w pracy. O tym rowerze? Jakim znowu rowerze? Nie znam się na tym. Może jest jakaś, nie wiem, choroba rowerowa. Bo przecież chorób jest do cholery. Ale ja zapoznałem się dziś w procesie czytania mównicy z chorobą Alzheimera. Alzheimera. Powtarzam. Alhamera. A zresztą po jasną cholerę ja mam powtarzać. Niech ojciec powtórzy. Zespół Alzheimera. No proszę, proszę bardzo, ale najpierw stań gdzieś spokojnie, bo kiedy tak się miotasz, to... Po trzecie, gorzej śmierdzi, po drugie, chlapiesz na nas tym, co przyniosłeś, a co ja mam kocia kośka powtórzyć? Zespół Alzheimera. Prawda, mój uczony mężu? Zgadza się, no. Alzheimera. No. Zespół... Żel umiera, no. Co? Zespół żel Hitlera, no. No to są kpiny. Czy ojciec papo wie, z kim papa ojcze rozmawia? Jak równy z nierównym? Och, no nie denerwuj się tak, mój skarbie, bo wtedy rzeczywiście strasznie cuchnie. No dobrze, no wiem, że rozmawiam z kretynem w sile wieku, który wrócił do domu z łbem unurzanym w... Oj, no błagam, niech ojciec nie kończy. No właśnie, że... Właśnie, cicho ty! Właśnie, że skończę! Tak mi dopomóż wróg. Co ojciec robi? Składam przysięgę. Tak mi dopomóż róg, że dokończę to, co zacząłem. Otóż prawda jest taka, że ja nie mam żadnego tego Geigera, a ty przyszedłeś z pracy łbem oblepionym jakąś wstrętną marzą o wyjątkowo ohydnym zapachu. Nie trzeba być Millerem, by stwierdzić, że ta maść to po prostu zwykłe... O, niech ojciec nie kończy! Czyś ty się wściekła? A jeżeli tak, to czy ty jesteś szczepiona? Ale powoli. To, czym jestem oblepiony, to może jest i tym, na co wygląda, ale z całą pewnością nie jest zwykłym tym, na co wygląda, lecz japońskim. Tym, na co wygląda? No, to wygląda, że na to w zasadzie wygląda. Słuchajcie, to było tak. Mniej więcej o 15, kiedy właśnie przeglądałem mównicę, nad moim biurkiem rozbłysła czerwona lampa, oznaczająca alarm. Artykuł o Alzheimerze był tak ciekawy, że zignorowałem ten alarm, wychodząc z założenia, że najbezpieczniej będzie w toalecie. Nim jednak zdążyłem przesiąść się z fotela za biurkiem na narożny, a więc najmniej narażony na skutki wybuchu sedes, do męskiej toalety wleciała bomba. A właściwie jak bomba nasza personalna. A to ta, do której tak się podlizuje. No ta sama. Nie zdążyłem jednak nawet rzucić się na terakotę, by ucałować nóżki kochanej pani dyrektor, gdy ta, przekrzykując wycie syren alarmowych, zawołała: panie Grzesiu słodziutki, na górze stało się coś strasznego. Niech pan weźmie narzędzia, nie ma ani chwili do strącenia. Oj, Grzesiu, opowiedziałeś to tak pięknie, że gdybym miała akwarelki, no malowałabym tę scenę. No, a to jest dopiero początek. Wjechaliśmy windą do biur japońskich na 15 piętrze i pogrzaliśmy prosto do gabinetu prezydenta. Jakiego znowu prezydenta? Chyba nie wałysa ani tego, no, nowego, jak mu tam? No. Ani jednego, ani drugiego. No i dzięki Bogu. Szef nasz
największego holdingu skupiającego 7 firm z polsko-japońskim kapitałem w zasadzie mieszanym nosi tytuł prezydenta i jest Japończykiem. Wpadliśmy jak burza do gabinetu, a potem jak tajfun do prywatnej łazienki prezydenta, w której zatkała się toaleta. Właściwie. Na amen. Och, to straszne. Ale strach ma miękkie oczy. O ile wiem, Grzegorzu nie zna się także na hydraulice. Co to znaczy także? Nie można się znać na wszystkim, prawda? Ale przecież można, tak jak ty, nie znać się na niczym. No dobrze, co dalej, Grzegorzu, co dalej? Opowiadaj. Ponieważ rzeczywiście między innymi nie znam się na hydraulice, a prezydent i personalna pani Jola patrzyli mi na ręce, pomyślałem, że zrobię to samo, co struś, gdy grozi mu jakieś niebezpieczeństwo i odważnie schowałem głowę do muszli. Do samego dna, przetykając jednocześnie zatkany odpływ. Prezydent był zachwycony. Zaproponował mi podwyżkę i obiecał, że sprowadzi mi z Tokio japońską szczotkę. Brawo, brawo! No brawo! No nic, muszę się umyć. Zamknięte, Maurycy siedzi tam od paru godzin. Zerek! Chwileczkę! Coś ty tam robił? Przygotowywałem się do egzaminu na kartę pływacką. No a po co ci to, synku? Jeszcze się utopisz. No bardzo proszę, powiedz im, Maurycie, no. No więc dziś wieczorem zdaję na kartę, a od jutra zaczynam pracować w łazienkach jako gondolier. No powiedz coś, Maurycy, nie siedź tak. No jak widzę ten twój skwaszony pysk, to mam ochotę dać ci w zęby. Daj mu wryć. Jak myślisz, Marylu? No wiesz, chłopak w tym wieku najprawdopodobniej potrzebuje ojca bardziej niż matki. I uważam, że powinieneś mu przyłożyć. On musi zrozumieć, że nie jest sam, że ma ojca, który w każdej chwili może go pobić. Ale musisz dać mu w zęby tak, żeby uwierzył w twoją ojcowską miłość. No, przestań chrzanić. Uwaga! 3, 4! Rozkwasiłeś mu nos. Ale to było wspaniałe uderzenie. Gdybyś był młodszy, to mógłbyś zostać bokserem. I byłbyś jeszcze głupszy. Wszyscy bokserzy to głupieją. Kto mi tak, kurde, przylutował? No, twój tatuś, no. Martwiliśmy się o ciebie, synku. Siedziałeś taki zasępiony. Bo ja się, kurde, nie nadaję na gondoliera. Słuchaj, jak nie przestaniesz, kurde, mówić co drugie słowo, kurde, to ci znowu przydzwonię, ty. Ale co się właściwie do kurde między stało? No, właśnie, kurde. Wsadzili mi do gondoli jakąś grubą niemrę i kazali popłynąć dookoła pałacu, nie? Na wodzie. No, to był twój pierwszy rejs, synu. I ostatni. A dlaczego? Bo od kołysania tej świergolowej gondoli zrobiło mi się niedobrze i po 5 minutach puściłem paria między łabędzie. No i co? Pewnie się zdziwiły, a potem go, prawda, zadziobały. No, łabędzie nie lubią pawi. To ja potem, potem wziąłem się znowu w garść, płyniemy, niemra zadowolona, zdjęcia pstryka, a mnie znowu dopadły nudności i to akurat w chwili, kiedy ta moja pasażerka odwróciła się w moją stronę, żeby mnie sfotografować. Pojechałem do Rygi, głównie na aparat, ale nie wiem, że to się zostało. No, ale ja zastanawiam się, co sprawia, że taka gondola, prawda, się kołysze. No racja, taka łódź o płaskim dnie, tak. No trudno to sobie wytłumaczyć w zasadzie. Wcale nie tak trudno. Ja ją sam rozkołysałem, uginając nogi w kolanach. Co? Marylu, nasz syn jest zupełnym kretynem. No, niedaleko pana Gruszka od Modrzewia. Nie bać się, Maurycy. Posłuchaj. No bardzo ładne, to bardzo ładne. To disco polo, papo. No czemu ojciec przestał śpiewać? Alzheimer. Dokończę następnym razem. Trzask, praski po wszystkim. Rodzina Boszewczyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie
ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszetrzyński, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. I bez nas wiele spraw nawarstwia się i spietrza. Nawarstwia się i spietrza.